Dziewiętnastolatek z Krosna zamierza obejść Polskę dookoła. W ten sposób chce pomóc trzyletniemu antkowi, który urodził się z zanikiem kości promieniowych w obu rączkach. Szymon w drogę wyruszy w maju po egzaminach maturalnych Przygotowania do wyprawy relacjonuje w sieci. Będę szedł cały czas sam. Y i planuję przejść na pewno nie po samym konturze Polski, bo to by było bardzo czasochłonne, a z racji, że planuję potem podjąć studia, to czas będzie grał tutaj istotną rolę. Ale na pewno planuję zahaczyć o najważniejsze, największe takie polskie miasta przy granicy. Planuję zacząć z Przemyśla i zahaczyć na przykład o Białystok, o Trójmiasto, Wyspawolin i, i tak mniej więcej właśnie po takich większych miastach będzie ta trasa szła. Jeżeli by się udało, fajnie by też było złapać cztery skrajne punkty Polski. Myślę, że byłoby to też takie symboliczne zwieńczenie takiej podróży. Wyprawa na pewno nie będzie łatwa. 19-latek przygotowuje się do niej od dłuższego czasu. Szereg przydatnych umiejętności nauczył się także w harcerstwie. Od lat należy do 13. Górskiej Drużyny Harcerskiej. Tak, yy, myślę, że to z potrzeby serca i z tego jak sam kiedyś do mnie mówił, to to, że harcerstwo mu pomogło, ukształtowało go, jego charakter, on chciałby się teraz w jakiś sposób odwdzięczyć i yy, tę pomocną dłoń wyciągnąć do drugiego człowieka. Wybrał sobie bardzo trudne zadanie, ale znając druha Szymona i jego um, taką, takie samozaparcie, jego zdyscyplinowanie i odpowiedzialność za słowa, których i za, za to, co się podejmuje, to ja wierzę, że uda mu się. W trakcie podróży Szymon będzie zbierał pieniądze dla Antka. Na operację rączek chłopca potrzeba blisko 400 tysięcy złotych. Poprzez stronę się pomaga, temu tworząc swoją skarbonkę, i y, opisałem oczywiście całą akcję, o co tam, o co tam chodzi I, y, y, i chcę właśnie przez tą akcję no, zebrać fundusze i mu pomóc. Przygotowania Szymona do wyprawy można śledzić na jego kanale Szymon Kaliszuk po maturze wokół polski w serwisie YouTube.